Położona u stóp Karkonoszy górska gmina Podgórzyn jest jednym z najbardziej malowniczych, turystycznych zakątków południowo-zachodniej części kraju. Każda z 10 miejscowości położonych na jej terenie zapewnia odwiedzającym je turystom bardzo wiele atrakcji, a nade wszystko ciszę i sporo unikatowych widoków. Śnieżka górująca nad tą okolicą na długo pozostaje w pamięci wszystkim przybyszom. Bogactwo lasów, stawów, różnych atrakcji turystycznych dodatkowo wzmacnia doznania przybywających tutaj turystów. Liczne szlaki zachęcają do wycieczek o każdej porze roku. Różnorodnie ukształtowany teren jest urozmaiceniem pieszych i rowerowych wojaży. Gmina Podgórzyn oferuje swoim gościom rozmaite formy spędzania wolnego czasu. Zaawansowanym globtroterom, którzy lubią prawdziwie wysokogórskie wspinaczki, proponuje wędrówki do najwyższych partii Karkonoszy. Mniej zaawansowani, na krótszych i łatwiejszych szlakach, mogą podziwiać przyrodę oraz zapierające dech w piersiach krajobrazy. Rowerzyści mogą korzystać z ponad 50 km szlaków rowerowych, mających swój dalszy ciąg po stronie czeskiej. Ze względu na różnorodność ukształtowania powierzchni, region jest idealnym miejscem dla uprawiania turystyki rowerowej. Miłośnikom tego sportu gmina oferuje malownicze i dobrze oznakowane trasy. Pokonywanie górskich szlaków na dwóch kółkach przynosi ogromną satysfakcję i niezapomniane przeżycie. Okolice Podgórzyna bogate są zarówno trasy łatwe dla początkujących rowerzystów, jak też trasy trudniejsze, przeznaczone dla bardziej zaawansowanych miłośników tej formy spędzania czasu. Osoby lubiące wspinaczki górskie bez trudu odnajdą w tej okolicy skałki do alpinistycznych treningów. Wiele gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy oferuje swoim gościom także ośrodki jazdy konnej. Miłośnicy sportów znajdą tutaj także całoroczny kort tenisowy, halę sportową i boiska do różnych gier zespołowych. Każdy odpoczywający w tym terenie, ceniący aktywny wypoczynek, bez problemu wybierze coś dla siebie. Bogata i zróżnicowana oferta obiektów turystycznych gwarantuje spokojny wypoczynek. Obcowanie z naturą, przepiękna górska sceneria, zapierające dech w piersiach widoki to idealne warunki dla rodzinnego wypoczynku. Jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Podgórzyn jest wodospad podgórny. Potrójna kaskada wodospadu ma wysokość 10 metrów, co czyni go trzecim co do wielkości wodospadem w polskich Karkonoszach. W lecie kąpie się tu wielu śmiałków. Najbardziej odporni na niskie temperatury pluskają się pod nim nawet w środku zimy. Większość turystów nie wie, że już wiele lat temu na terenie gminy Podgórzyn osiedlili się kowboje i Indianie. Wycieczka do miasteczka Western City udowadnia, że tak jest w istocie. Wspomniane City to miejsce, które pozwala odwiedzającym przenieść się do czasów amerykańskiego dzikiego zachodu, pojedynków rewolwerowców, napadów na banki i ujeżdżania dzikich rumaków. Na terenie miasteczka znajdują się m.in. chata traperska, biuro szeryfa z więzieniem oraz sklep kolonialny. Można tu zobaczyć prawdziwego szeryfa, a przy odrobinie szczęścia turysta będzie świadkiem widowiska obrazującego napad na bank. W malowniczo położonej nieopodal kowbojskiej osady miejscowości Miłków znajduje się jedna z najbardziej nietypowych atrakcji regionu – Cyrkland. Miasteczko cyrkowe oferujące mnóstwo niezapomnianych atrakcji. Dla turystów chcących uatrakcyjnić swój pobyt w doznania kulturalne proponujemy liczne koncerty operowe, symfoniczne i rozrywkowe,
a także wystawy malarskie promujące twórczość młodych artystów. W ciągu roku na terenie gminy Podgórzyn organizowanych jest wiele imprez i wydarzeń cyklicznych, zrzeszających społeczność lokalną i turystów. Podróżowanie po gminie Podgórzyn to również obcowanie z kulturą i sztuką oraz poznawanie historii. Najatrakcyjniejszymi obiektami zabytkowymi na tym terenie są późnobarokowy, otoczony przepięknym parkiem, pałac w Staniszowie. Pochodzący z XIX wieku pałac w Miłkowie oraz zbudowany na terenie dawnego zespołu dworskiego pałac na wodzie Staniszów. Historyczny charakter wnętrz tych obiektów pozwala przenieść się zwiedzającym w niezwykłą atmosferę panującą w dawnych siedzibach arystokracji. Przepiękne karkonoskie krajobrazy, bezpośredni kontakt z przyrodą oraz sieć szlaków rowerowych i turystycznych pozwalają na aktywny wypoczynek w samym sercu Kotliny Jeleniogórskiej. Podgórzyn to gmina przyjazna z natury. Serdecznie zapraszamy.